przechodzimy do punktu 4.11 podjęciu uchwały w sprawie podziału środków w ramach zadania powierzonego lokalne wydarzenia kulturalne na 2014 rok. Jest to projekt autorstwa Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki. No to tutaj głos zabierze koleżanka radna Renata Chrusiel, przewodnicząca komisji. Bardzo proszę. Komisja przygotowała projekt uchwały. Widzicie Państwo, że propozycją naszą są dwie imprezy, które miałyby być tym zadaniem powierzonym lokalnym wydarzeniem kulturalnym. Będzie to koncert, ma to być koncert Pożegnanie Lata i testy z okazji Dnia Dziecka. Znaczy te, uznaliśmy, że te imprezy sprawdziły się jako właśnie takie wydarzenie lokalne, dlatego chcielibyśmy dalej kontynuować to i komisja jednogłośnie przyjęła projekt tej uchwały. Dziękuję uprzejmie. Zarząd nie wnosi uwag do projektu tej uchwały. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Kolega Dziedzic, bardzo proszę. Jeśli można koleżankę radę zapytać, to rozumiem, że to będzie na terenie Zielonego Jaru, tak? Tak. Czy Pożegnanie Lata jest to zawsze koncert i on się odbywa przy Domu Kultury? Pan 40. Tak. A, czyli przy forcie. Tak, tak. Ten koncert odbywa się jak co roku przy forcie. A Dzień Dziecka jest w Zielonym Jarze. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Będę liczył, kto jest przeciw. Kto wstrzymał się od głosu? Podjęliśmy uchwałę jednogłośnie. Dziękuję Państwu uprzejmie.